Cześć, Michał Budzanowski z Icon Loft. Witam na kanale, gdzie mówię o drzwiach loftowych i ogólnie o biznesie związanym ze sprzedażą drzwi. Znajdziecie tu porady, inspiracje i ciekawostki biznesowe. Jeżeli kochacie design i chcecie rozwijać się w branży, świetnie trafiliście. Aż 99% użytkowników oglądających ten kanał to nowi użytkownicy. Dlatego jeżeli chcesz nam pomóc rozwijać ten projekt, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Jakie są podstawowe różnice między tymi dwoma wariantami? Wokół tego wyboru, przed jakim stajesz zamawiając drzwi loftowe, jest bardzo dużo spekulacji na ten temat. Wiele firm w różny sposób wypowiada się na ten temat. A ja dzisiaj chciałbym to w tym odcinku raz na zawsze wyjaśnić i powiedzieć, jak to tak naprawdę jest z tymi szprosami. Dla tych z Was, którzy nie do końca jeszcze się orientują, to szprosy to inaczej te podziały, które widzicie na drzwiach. Szprosy różnią się dla laika, dla kogoś, kto jakby jest po prostu użytkownikiem, nie specjalistą z branży drzwiowej, różnią się w zasadzie wyglądem. Jeden z nich naklejane to takie płaskie szprosy przyklejane do tafli szkła, natomiast szprosy spawane no to są przestrzenne, wykonane z profili metalowych i, no i wyglądają zgoła inaczej. Szpros konstrukcyjny jest wykonany z grubszego materiału, na przykład stełownika lub prostokątnego profila, co sprawia, że wygląda on bardziej solidnie i bardziej dopasowany do całości ramy drzwi. Tak jak powiedziałem we wstępie, wokół tematu szprosów narosło dużo opinii i spekulacji. Każda z firm, która wykonuje dany wariant, zachwala ten jeden jako ten najlepszy na świecie. Natomiast prawda jest taka, że oba szprosy są w porządku i każdy z nich ma zastosowanie w odrębny sposób i tak naprawdę zależy to od systemu profili, jaki stosuje dany producent. Jeżeli szukacie informacji w internecie na temat tego, jakie szprosy wybrać, to każda firma będzie Wam sugerowała ten sposób, który jest dla niej najbardziej naturalny, jako ten najlepszy. Ponieważ każdy z obu tych wariantów ma swoje wady i zalety. W Icon Loft od lat produkujemy drzwi w obu tych wariantach, dlatego z codziennego doświadczenia wiemy, jak z czym wiążą się każdy z nich, z jakimi wadami, z jakimi zaletami. To doświadczenie pozwala na stwierdzenie, że nie ma lepszych i gorszych szprosów przy tym wyborze. Są różne do różnych zastosowań. Szprosy naklejane stosowane są przeważnie tam, gdzie system profili na nie pozwala. Oznacza to, że drzwi wykonane są w taki sposób, że po obrysie skrzydła biegnie profil drzwiowy. Jeżeli on jest dostatecznie sztywny, to wówczas nie ma potrzeby stosowania szprosów konstrukcyjnych, które stężają całą konstrukcję, ponieważ ten profil sam w sobie jest sztywny w wystarczającym zakresie. Szprosy konstrukcyjne zazwyczaj pojawiają się wtedy, kiedy skrzydło jest bardzo duże i trzeba je podzielić na mniejsze części, tak aby było mocniejsze, lub tam, gdzie po prostu profil, który jest stosowany przez danego producenta, nie pozwala na to, żeby szprosy były naklejane, ponieważ jest zbyt wiotki, no i takie drzwi byłyby niestabilne. Szprosy naklejane stosowane w systemach o dużej sztywności pełnią w zasadzie rolę wyłącznie dekoracyjną. Zawsze tam, gdzie szprosów jest dużo, we wszystkich takich skomplikowanych układach szprosów, wykonanie szprosów konstrukcyjnych spawanych jest bardziej pracochłonne, czyli bardziej kosztowne, czyli de facto droższe. Szprosy naklejane z kolei oferują dużo większą elastyczność, jeśli chodzi o dobór kształtów. Ponieważ szprosy są z reguły albo blachą stalową lub aluminiową, wycinaną najczęściej metodą laserową, no to można wyciąć w zasadzie dowolny kształt i przykleić go do szkła. Jest to bardzo popularne w obliczu rosnącej popularności właśnie takich krzywoliniowych, jakichś łukowych szprosów, a także różnych wzorów organicznych, geometrycznych i wszystkich innych wzorów, które może nam przynieść wyobraźnia. Plastyczność szprosów naklejanych pozwala na tworzenie niesamowitych wzorów w bardzo tani de facto sposób. Jedynym potencjalnym minusem, jakie mają szprosy naklejane, jest możliwość ich odklejenia się. Natomiast ma to przeważnie miejsce tylko i wyłącznie w momencie, kiedy zastosowany był zły klej, zła taśma lub w warunkach bardzo dużego nasłonecznienia, gdzie również ta taśma, gdzie również producent nie uwzględnił tego nasłonecznienia, dobierając sposób klejenia szprosów. Natomiast jest to sytuacja łatwa do naprawienia, taki szpros zawsze można wymienić i z powrotem przykleić. Szprosy spawane z kolei no nie są narażone na odklejanie, ponieważ są przyspawane de facto do ramy drzwi. Szprosy spawane z kolei są przyspawane do całości ramy. Ich obróbka jest czasochłonna i w związku z tym kosztowna,
co może być minusem dla klienta końcowego, ponieważ takie drzwi finalnie będą droższe w wykonaniu niż drzwi ze szprosami naklejanymi. Istnieją różne metody wykonywania szprosów spawanych. Jedną z prostszych opcji jest, podobnie jak w szprosach naklejanych, wykonanie po obrysie ramy z profila drzwiowego, a następnie wspawanie z dwóch stron ramek stanowiących szprosy. Warto jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku, gdy szprosy nie są przyspawane do ramy zewnętrznej drzwi, to ich nośność i wpływ na sztywność drzwi jest mniejszy niż wtedy, kiedy są przyspawane bezpośrednio do ramy. Tą opcją są szprosy konstrukcyjne, czyli takie, które są wspawane integralnie jako część ramy i one stanowią element stężający całą konstrukcję. Ostatnim ważnym elementem, który leży dosyć blisko tematu szprosów i de facto wpływa na design, na to jak drzwi wyglądają, są ramki przyszybowe. One są często mylone ze szprosami, znajdują się bardzo blisko szprosów, stąd jest to całkiem właściwe i nie jest to takie do końca zaskakujące, że są w ten sposób mylone. Ramka przyszybowa to jest profil, często kątownik, profil o zamkniętym kształcie, czy jakiś kwadratowy, prostokątny. W innych systemach są to profile o zupełnie nienormatywnych kształtach, wklikiwane w ramę. Zadaniem tych profili jest trzymanie szyby. W momencie, kiedy drzwi są szklone, tafla szkła jest wsadzana jakby do ramy drzwi, to od drugiej strony, żeby zablokować ją przed wypadnięciem, stosuje się właśnie ramkę przyszybową, która de facto trzyma szybę, stąd nazwa ramka przyszybowa. Jest ona bardzo ważnym elementem i de facto determinuje to, jak drzwi będą wyglądać. Na rynku są różne systemy profili. Jedne z nich dążą do tego, aby ramka przyszybowa przypominała maksymalnie jakby drugą stronę profila, czyli celem jest osiągnięcie efektu, w którym drzwi z jednej i z drugiej strony wyglądają w miarę identycznie. Są też jakby systemy profili, w których ta różnica jest dość istotna i mówi się wtedy, że drzwi mają stronę prawą i lewą, czyli no po prostu z jednej i z drugiej strony wyglądają różnie. Przed zamówieniem drzwi warto zawsze zasięgnąć informacji i dopytać o te detale, ponieważ one de facto wpłyną na to, jak drzwi finalnie będą wyglądać. Jeżeli ten szczegół, wykonanie tego szczegółu jest dla Ciebie istotne i wpływa na to, jak oceniasz estetykę wykonania takich drzwi, to koniecznie przegadaj to ze swoim dostawcą przed złożeniem zamówienia. Najlepszym sposobem na zweryfikowanie tego jest albo poproszenie o zdjęcia jakby ze szczególnym uwzględnieniem tych detali, albo zapytanie o miejsce, gdzie można by ewentualnie takie drzwi obejrzeć na żywo. No i wtedy organoleptycznie można przyjrzeć im się z każdej strony i sprawdzić, czy to na pewno Ci się podoba. Mam nadzieję, że ten odcinek nieco wyjaśnił tematykę szprosów. Dla mnie ostatnia myśl podsumowująca, nie ma szprosów dobrych i złych. Ani szprosy naklejane, ani szprosy spawane nie są lepsze bądź gorsze. Każde z nich są inne i mają inne zastosowanie. Warto o tym pamiętać, kiedy będziecie się decydować na wybór którychś z nich. Na koniec odcinka mam małe ogłoszenie. Chcemy zaprosić Was do współpracy. Szukamy w tej chwili ekip montażowych w Polsce, które są w stanie obsługiwać nasze zlecenia i montować drzwi u naszych klientów. Jeżeli pracujesz w branży drzwiowej, masz swoją ekipę i pracujesz na terenie miast takich jak Warszawa, Kraków, Trójmiasto lub Poznań, skontaktuj się koniecznie z nami. Możesz napisać do nas na adres mailowy, który znajduje się w opisie tego odcinka, lub wchodząc na naszą stronę internetową, klikając w zakładkę dla dealera. Tam znajdziesz więcej informacji, jak wygląda współpraca i będziesz mógł się z nami skontaktować i wtedy porozmawiamy i zobaczymy, czy nasze firmy są w stanie sobie nawzajem pomóc. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla Was ciekawy i pożyteczny. Jeżeli macie pytania, sugestie lub chcecie podzielić się swoimi przemyśleniami, koniecznie zachęcam do komentowania. I jeszcze raz bardzo proszę o subskrypcję tego kanału, ponieważ jest to bardzo ważne dla tego, aby ten kanał rósł, abyśmy mogli pozyskiwać nowych subskrybentów i docierać do coraz szerszego grona ludzi, dla których drzwi loftowe są interesującym tematem.